przygotowują. Czekaj, tutaj włosy odpadają. Ja jestem gotowy. No to akcja. Witajcie kochani. Dzisiaj zapraszam do restauracji Portofino, a tak naprawdę do kuchni restauracji Portofino, której to ze mną dzisiaj będą menadżer Tomasz Kawka. Cześć Darek. I nasz wspaniały kucharz Łukasz. Cześć Darek. Powiedz, jak restauracja radzi sobie w tych trudnych czasach? Koncentrujemy się na cateringu. Postanowiliśmy wyselekcjonować nasze najciekawsze dania, między innymi pyszne makarony, dania ścielęciny, ale przede wszystkim owoce morza. Tomek, opowiedz nam proszę, co dzisiaj przygotowuje Łukasz? Tak, Łukasz dzisiaj przygotowuje nasze popisowe danie, kolekcję owoców morza Grilla. Możemy zobaczyć, jak wyglądają owoce morza po wstępnym przygotowaniu i oczyszczeniu. Łukasz teraz będzie marynował to owoce morza naszą specjalną marynatą. Proszę, możesz podsumować pracę. Jesteśmy szczególnie dumni właśnie z tej kategorii dań, które przygotowujemy. Mamy klientów, którzy podróżują biznesowo z Gdańska do Łodzi, do Warszawy. Nadrabiają te 15 km do nas tylko po to właśnie, żeby zjeść te owoce morza na lunch. Także jesteśmy z tego bardzo dumni. Co się dzieje? Łukasz, to jest właśnie do etapu grillowania owoców morza. Jest to bardzo trudna sztuka. Nasi kucharze praktykują to od wielu lat. Bardzo łatwo przesunąć takie danie, wytłuczyć, spowodować, że krewetka czy kalmary będą gumowate. Nasi kucharze dają gwarancję, że wszystko będzie grillowane perfekcyjnie. Krewetka krewetce nierówna. Dlaczego? Darek, pokażę coś, zobacz. To jest krewetka, którą możesz kupić w sklepie. Widać, jaka jest różnica. To jest krewetka o rozmiarze 12-4 w całości, która to są jedne z największych krewetek, jakie można dostać na restauracyjnych stołach. Polecamy krewetki w skorupach. Dodatkowy aromat, który się z nich wydobywa przy smażeniu, uzupełnia danie. Znam takich, którzy jeszcze nigdy nie jedli owoców morza. Jak byś ich zachęcił? Powiem Ci w ten sposób. Wiele imprez, które organizujemy, tam organizatorzy martwią się o to, że takie owoce może oni zjedzą, natomiast rodzina jakby takich rzeczy nie preferuje. A wiele razy, wiele jest takich sytuacji, gdzie babcie, dziadkowie z przyjemnością takie rzeczy jedzą. Jako taką ciekawostkę jest to coś powiedzmy innego niż jakby takie tradycyjne rzeczy. I wiele osób, które się raz już przekonało do tego, często wraca i to bardzo smakuje. Często przywołujesz to urządzenie jako urządzenie bardzo ważne pakowaniu żywności. Tak, szczególnie w tym czasie stawiamy na dwa filary. Bezpieczeństwo i komfort. Bezpiecznie zapakowane jedzenie w atestowanym pojemniku renomowanej firmy Duni, które można później zdezynfekować, można przechowywać w lodówce, można używać w mikrofalówkach, jest bardzo ważne. Komfort, dowozimy na czas, na umówioną godzinę, nie trzeba się martwić o kolejki. Także to są nasze dwie podstawowe maksymy, które teraz... A to jedzie ciepłe? Tak. W tym pudełku jedzenie jest ciepłe przez około godzinę. Dodatkowo mamy specjalne torby termiczne, które wydłużają ten czas o dodatkową godzinę. Przyglądając się tej potrawie, nie dziwię się wcale, że ludzie spłacają za autostradę, żeby odwiedzić restaurację Portofino. Dekoracja jest bardzo ważna, gra kolorów. Makaron ryżowy, który używamy do dekoracji, powoduje, że danie jest lepiej wyeksponowane. Myślę, że chce się jeszcze bardziej.